Spotykamy się tutaj po to, żeby protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, dlatego że to jest temat bardzo ważny, bardzo na czasie i warto o tym mówić. W 2011 roku amerykańska pisarka Eve Ensler powiedziała, że dość gwałtom, musimy coś z tym zrobić. No i co najlepiej zrobić? Najlepiej wyrazić to, jak sprzeciw wyrazić językiem, który jest uniwersalny dla wszystkich krajów świata, a takim językiem jest taniec. I tym tańcem chcemy protestować przeciwko przemocy wobec kobiet. Nasze ręce dziś sięgną gwiazd. Nasz głos kruszy mur. Miliard serc i ich wspólny bicia rytm. To nasz dzień, nasz czas. Cały świat tańczy jeden układ do jednej piosenki. My tutaj w Białymstoku, w zasadzie ja chyba jako jedyna tutaj z wszystkich osób jestem tutaj od 11 lat. Od nas się zaczęło, od studia tańca Feniks. Z prośbą dziewczyny przyszły do mnie o to, żeby nauczyć, żeby poprowadzić, żeby być razem z nimi i jestem już tak. Może być przemoc finansowa, przemoc fizyczna, przemoc seksualna. Także jednoczymy się z kobietami z całego świata i wyrażamy nasz protest przeciwko tego typu przemocy. Układ związany z przemocą wobec kobiet. Dlatego, że taniec jest, w tańcu jesteśmy wolne i taniec jest takim uniwersalnym językiem, który można zrozumieć wszyscy ludzie. Cały świat tańczy około 14 lutego, właściwie dokładnie 14 lutego, w Dzień Walentynek. A dlaczego? Dlatego, że ci, którzy kochają, nie sprawiają przykrości swoim bliskim. I przemoc, i miłość nie idzie w parze. Dlatego tańczymy 14 lutego. My tańczymy dzisiaj 17, dlatego że 14 byłyśmy w Sejmie i tam tańczyłyśmy. Tam nie zgadzałyśmy się na przemoc wobec kobiet. Tylko tak oznacza go zgodę. Seks bez zgody to gwałt. Taka jest akcja polska związana z One Billion Rising. Akcja ogólnoświatowa mówi o wolności,
powstańmy do wolności. I dzisiaj o tej wolności będziemy mówić. Dziewczyny, serdecznie dziękujemy, że jesteście. Nie roztopimy, deszcz nas nie roztopi. Organizatorem akcji jest Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, a partnerami jest Miasto Białystok, Integra, za co bardzo dziękuję, i Szkoła Tańca Feniks, a przede wszystkim dziękuję tym dziewczynom, które mimo wszystkiego dzisiaj mogły spać w sobotę, a są razem z nami i pokażą tą energię.